Witam w kolejnym filmiku, tym razem butikowa skóra trusardi, curtain. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Zresztą te nazwy tej serii butikowej to są po prostu koszmarne. Ja mam jeszcze zapach, który zgodowo mówię, że chiari, chiari. Natomiast nazwa jest obezwładniająca długa. Tutaj mamy skórę, może lekko taką samochodową, motocyklową. Natomiast jest to przełamaną tą słodką, taką słodyczą, troszeczkę w stylu piekarni nocą. Troszeczkę takiego motywu też wyczuwam w Notorious Woodsburga. Natomiast tutaj mamy taką, bym powiedziała, cielesną, kremową, kobiecą, taką, bym powiedziała, sensualną, miękką, białokremową aurę. Taką lekko kosmetyczną, ale nie jest to jakieś mydlane piżmo, bardziej taka kremowość szlachetna, także fajny perełkowy unikat mainstreamowej marki, to jest Gold Musk, jeżeli chodzi o Ecstatic, chyba tak to się wymawia. Marka chyba się wymawia Balmain, chociaż różne są wersje. A jeszcze wracając do tego Trusardi, z tej serii ja mam flakon właśnie przepięknego, takiego osiemnego, słodkawego, słodkościowego, ale takiego szlachetnego, nieinfantylnego, naprawdę udanego zapachu, o fajnych parametrach, tego chiari chiari. Poznałam też ich orzech noskowy, udany, chociaż chyba nie aż tak, żebym musiała mieć flakon, mam też sporo ilość noir. Ciekawe i wcale nie jakoś takie zdominowane piżmowo, tak nie jest to nudny zapach, o tak. Czy z takim plecionym nutem, Boże, co ja gadam, że jestem tak zmęczona. Plecionym motywem z taką nutą cytrusów, właśnie przełamujących owe musk noir. Mam też ich miodowy zapach, ich też taki troszeczkę w migdałowość. One są raczej w moim odczuciu trochę słabsze, w sensie też między nimi parametrowym, wyrazistym, unikalności.